dark. And have the words, please be true. And have the words, I love you. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And have the words, hold my hand. And have the words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me play forevermore. Ladies and gentlemen, welcome to the most important event in the school year 2016-2017. Panie i panowie, serdecznie witamy na najważniejszej uroczystości w roku szkolnym 2016-2017. It is a big day for our school audience. Today, all the students who have been working hard all year long had achieved excellent results and have shown great involvement in the work will be awarded end of school year certificates, dedicated diplomas and books. To wielki dzień dla wszystkich Sowardian. Dziś wszyscy uczniowie za swoją ciężką pracę i zaangażowanie otrzymają świadectwa, dyplomy oraz nagrody książkowe. During our gala, the most important awards, the statuette of the Golden Sword will be handed in. Podczas dzisiejszej uroczystości zostaną wręczone również najważniejsze nagrody Akademii Sword, statuetki Złotego Sowarda. These awards will go to those who have been hardworking, have been friendly and well-mannered. In other words, those who have become the paragons of behavior for others to follow. Otrzymają je wszyscy ci, którzy uzyskali wspaniałe wyniki w nauce, ale co równie ważne, ich postawa i zachowanie stanowi wzór do naśladowania dla innych. Before it happens, however, I would like to invite you for the artistic part of our gala. Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy na część artystyczną dzisiejszej gali. The fourth graders will open this part with performance entitled Peppa Pig, and right after that we would like to invite you for a short sketch The Bus Stop performed by sixth graders. Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Świnka Peppa
wykonany uczniem klasy czwartej, a zaraz po nim krótki sketch pod tytułem Przystanek autobusowy w wykonaniu klasy szóstej. Zapraszamy i życzymy miłego spektaklu. Łukasz zabrał mikrofon, nie ma siodni do tego. Peppa and her friends are at playgroup. Children, tomorrow we will have a pets competition. Ooh! Bring your pets to school. The best pet will win the prize. I'm going to bring my goldfish. I'm going to bring my sticky sir. I will bring my gecko. I'm going to bring monkey. Woohoo! That's not a real pet, it's a doll. It's not a doll, it's monkey. Woohoo! He likes it, Daddy. Zoe can bring monkey if she wants to. Home time, children! Shh. Don't forget your pets for the competition tomorrow. It is the evening before the pet competition. Peppa and Susie are getting Goldie the fish ready. Eat up, Goldie. You've got a big day tomorrow. I will polish your bowl. Lovely. Pedro is talking to his stick insect. The stick insect is an insect that looks like a stick. Tomorrow you will come with me to playgroup. Then we decide who is the best pet. And it will be you. Edmund Elephant is talking to his gecko. Watch me! Now you do it! Zoe Zebra is talking to her monkey. Are you excited about the competition, monkey? Hoo-hoo! Remember to be good tomorrow. Don't be a cheeky monkey. It is the day of the competition. Woof woof, Madame Gazelle. Who is going to decide which pet is the best? Dr. Hamster, Dr. Elephant and Dr. Bear. Hello, everyone! Hello. Oh, what lovely pets you got. That's a happy little fish. What's its name? It's Goldie. You've met her before. Oh. She's got a very shiny bowl. Man. What does Goldie like doing? She likes swimming around and going like this. Wonderful. Oh, who is it? This is my sticky insect. What's his name? Steven. What does he do? He looks like a stick. Amazing. Oh, what kind of animal is this? It is a gecko. Does he have a name? I'm Dactylus Penatus. Edmund Elephant is a clever croc. Right. And what does he do? This. Oh, who's next? Woohoo! Monkey. Isn't meant to be upside down? Yes, he's asleep. Oh, I see. Well, he's lovely. I've brought my pet too. Tiptoes, the tortoise! He likes climbing trees and... Who's the winner? Woof, woof! Yes, who's won the prize? Oh, the prize goes to...
master has picked her old pet to win the prize. That's not fair. It's your own pet. Oh, no. This is only the prize for the best starters. The prize for the best fish goes to Goldie the fish. Hooray! And the prize for the best gecko goes to Gecko. Hooray! And the prize for the pet who looks most like a stick goes to Steven. Hooray! And the prize for the best monkey, Dr. Elephant. He's not a real monkey, he's just pretend. And the prize for the best pretend monkey goes to Monkey. Hooray! But doctors, which is the best pet of all? All of them. They're all happy, healthy pets. They love me. The bus stop characters, an old lady. Wait. The dustman. The robber. The student. The policeman. Joins him.
me? Yes. The 44. The 44? Yes, the number 44 bus that is stopping. I don't know. He looks at the notice on the bus stop. 39, 40, 41, 42, 43, 45. No, it doesn't. Pardon? The 44 doesn't stop here. Oh, good. Pardon? I said, oh, good. I'm very pleased. What do you mean? I don't want to catch a 44. She laughs. The robber is not pleased and stands with his back to the old lady. Excuse me again. Yes. The 46. The 46? Yes, the number 46 bus. Does it stop here? Do you want to catch a 46? Yes. He looks at the notice again. 45A, 45B, 45C, 45D, 46. Yes, the 46 stops here. Oh, good. Oh, here comes a 46 now. The bus passes very fast. It didn't stop. I know. You said the 46 stopped here. You are telling lies. No, I'm not. This one was full. Oh, here comes another one. A number one? I don't want to catch a number one. I want a number 46. I didn't say a number one. I said another one. Another number 46. Oh, I see. Another bus passes very fast. Stop. I know. The robber stands with his back to the old lady. Excuse me again. No. Pardon? The 47 doesn't stop here. No, no, no. Or the 48, or the 49, or the 50. No, you don't understand. I want to ask you a question. Oh, yes. Are you a doctor? What? Are you a doctor? No, I'm not. Are you sure you're not a doctor? Yes, I am. Oh, you are a doctor. No, I'm sure I'm not a doctor. I'm a robber. Oh, what a shame. You see, I've got this terrible pain in my back. Well, I'm sorry, I'm not a doctor, I'm a robber. A what? A robber, a thief. Thief? No, not my thief. My back. The pain is in my back. My teeth are all right. I didn't say thief, I said thief, thief, a robber, I'm a robber. Look, here's my card. He gives her his card. Sam Paskins, a robber, banks a specialty. Oh, you're a robber. He takes right. His card. Help! Stop it! Police! What's the matter? Murder! Look, be quiet, it's all right. I rob banks, I don't rob people, and certainly I don't rob old ladies. Old ladies? Yes. I'm not an old lady. I'm only 92. I don't care if 92 or 192. I'm not going to rob you. I don't believe you. What? I don't believe you are a robber. Well, I am. No, no, no. Impossible. What do you mean? You are too small.
What do you mean I'm too small? I'm not too small. Yes, you are. You are much too small. No, I'm not. And anyway, I've got a gun. Look. He takes out his gun. Oh, yes, you've got a gun. That's right. Help! It's all right. It's not real. Not real? You call yourself a robber. Your gun isn't real. You can't even rob a 92-year-old lady at the bus stop, and you are too small. All right, all right, all right. I will show you. I will rob the next person who comes to this bus stop. Oh, good. Look, here comes someone. Right, watch this. The student stands at the bus stop, holding a book. Excuse me? Yes? Put up your hands. I'm sorry, I don't speak English. Give me your money. What? Your money. Money? Yes, your money, money, money. Ah, no, it's not money. It's Tuesday. I didn't say Monday, I said money, money. No, I told you, it isn't money, it's Tuesday. Look, it is in this book. The student opens the book. Money, Tuesday. The robber takes the book. What is this book? English for all situations. Oh, good. He looks through the book. In a restaurant, on a train. Oh, look, this is it. Unit 16, the robber. Look, dialogue 1, give me your money. The student reads in the book too. Ah, money. Are you trying to rob me? Yes, I am. Are you a robber? Yes, I am. I will call a policeman. No, you won't. Yes, I will. No, you won't. Police are like buses. You will never find one when you want one. No, you are wrong. There is a policeman standing behind you. This is true. I don't believe that. Now, what's going on here? The robber, the student, and the old lady all talk at once. The policeman blows his whistle. You're not right. You see, I am not old lady. All right, I get it. You can all come with me to the station. Oh no! Oh yes. Unit 17, the police station. Station? I don't want to catch a train. I want the number 46 bus. The railway station, madame. The police station. Ah, the police station? Yes, I know it. It's very near my house. Come on, everybody! The robber, the student, and the old lady walk away, all talking at once again. The policeman followed them, blowing his whistle. Well, now it's very near my house. Bravo! That was wonderful. Thank you very much. Bravo! Świetny występ! Dziękujemy bardzo! Ladies and gentlemen, and now let us move on to the main part of our today's gala, the Sword Awards Ceremony. This part will be run by our headmasters. They will hand in the most prestigious awards, the Statuette of the Golden Sword, certificates, dedicated diplomas and books. Panie i panowie, zapraszamy na najważniejszą część naszej gali. Uroczyste wręczenie najbardziej prestiżowej nagrody, statuetki Złotego Sowarda, świadectw, dyplomów i nagród książkowych. Gratulujemy wszystkim, którzy zdobyli wysokie średnie i świadectwa z paskiem. Dziękujemy bardzo naszym młodym prezenterom. Czy nie uważasz, bo ja się tego strasznie boję, że pewnego dnia ta wspaniała młodzież przejmie
nasze obowiązki i naszą szkołę. Tak, pewnie prędzej niż później. Ale póki co się nie dajemy, bo przygotowaliśmy sobie tutaj całą listę sukcesów i mam nadzieję, że tym was zwyciężymy i pokonam. Nie pokonamy. Chciałam powiedzieć, że ten rok dla Sowardu był naprawdę udanym rokiem. Braliśmy udział w ponad 30 różnych konkursach i w tychże konkursach zdobyliśmy świetne nagrody i miejsca. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku chronologicznie, od 1 września, kiedy to sama szkoła uzyskała tytuł wiarygodnej szkoły. Później zdobyliśmy również w tym samym miesiącu tytuł Szkoła Podstawowa Roku za zaangażowanie zespołu i innowacyjność. Jagoda Piłat z klasy 2 A została najlepszą w Częstochowie konkursroficzką w konkursie humanistycznym Synapsik. A drugie miejsce w Częstochowie w konkursie matematyczne łamanie głowy zdobyła Roxana Pijec z klasy 5. Pokaż się wszystkim, Roxana, bo jest tutaj z nami. Pokaż się wszystkim. Jest Roxana. Piąte miejsce w województwie śląskim w Alfiku Humanistycznym zdobył Szymon Całko z klasy 2 A. Ósme miejsce w województwie śląskim w Alfiku Humanistycznym zdobyła Maja Kocela z klasy 3. Katarzyna Bielawska z klasy 4, Kasia, zdobyła 3 miejsce w województwie śląskim w Alfiku Humanistycznym na ponad 3000 uczestników. 11 miejsce w województwie śląskim, również w Alfiku Humanistycznym, zdobyła Roxana Pijec, klasy 5. 16 miejsce w Alfiku Humanistycznym w województwie śląskim, Kasia Kalinowicz z klasy 6. 3 miejsce w Polsce w konkursie języka angielskiego Penguin zdobyła Wiktoria Rudolf. Ponad 2,5 tysiąca uczestników. 5 klasa w 1:30 w tym samym konkursie Pingwin. Gratulacje dla całej 5 klasy. 7 miejsce w Polsce w konkursie języka angielskiego Pingwin. Konrad Kubik z klasy 6. I ta sama 6 klasa, wszyscy uczestnicy znaleźli się w 1:35 na 2,5 tysiąca uczestników. Pierwsze miejsce w miejskim turnieju badmintona zdobyły 3 nasze uczennice z klasy 6. Klaudia Adamus, Paulina Adamus i Gabrysia Skórkowska. 3 miejsce w konkursie tańca All Polish Cup 2017, Kasia Kalinowicz. 12 miejsce w Polsce w ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej Olympus zdobył Maciek Puczyński z klasy 4. Max Stasiak w tym samym konkursie 13 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej Olympus. Gratulacje dla Maxa. 14 miejsce w Polsce w ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej Olympus zdobył stojący tutaj koło mnie Łukasz Stopa z klasy 5. Konrad Kubik w ogólnopolskiej olimpiadzie matematycznej zajął 12 miejsce i wciąż jest w klasie 6. Pierwsze miejsce w województwie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Badmintonu i Dziewcząt zdobyły Gabrysia Skórkowska, Klaudia Adamus i Paulina Adamus z klasy 6. Maksymalny wynik w konkursie językowym FOX, jednym z najtrudniejszych językowych konkursów z języka angielskiego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, i awansowali Akademię Sowart do grona najlepszych szkół w Polsce. Zdobyli uczniowie z klas 3 i 4. Klasy 3 i 4. Dokładnie. Chciałam powiedzieć. Masz szczęście. Chciałam również powiedzieć, że klasy starsze również brały w tym konkursie udział. I ze szkół niepodstawnie publicznych mamy pierwsze miejsce.
wyprzedzili nas, nie pamiętam kto nas wyprzedził, z jakiej, jaka to była szkoła, w każdym razie w Częstochowie mieliśmy miejsce pierwsze. Pod względem liczby uczestników również. Również. 100% w konkursie językowym FOX i tytuł laureata regionalnego Julia Wosińska z klasy trzeciej. Drugie miejsce. Było dwóch tylko laureatów. Jedna dziewczynka była z klasy czwartej, trochę starsza. Drugie miejsce w wojewódzkiej olimpiadzie badmintona zdobyły Gabrysia Skórkowska, Klaudia Adamus i Paulina Adamus. 11 miejsce w Polsce w olimpiadzie przedmiotowej Olimpusek Szymon Całko z drugiej A. 11 miejsce w Polsce w olimpiadzie przedmiotowej Olimpusek zajął Aleksander Bill z drugiej A. I pierwsze miejsce w Polsce, złoty medal Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim Kasia Kalinowicz, klasa szósta. Oraz czwarte miejsce również w międzynarodowym turnieju, tym razem tańca juniorów, zdobyła Kateryna Kalinowicz. To wszystkie najważniejsze 27 sukcesów. To znaczy, nie powiedzieliśmy jeszcze o innym, też bardzo ważnym, Weltsprachen, chyba tak się to mówi, przepraszam wszystkich, którzy znają niemiecki, ja słabo, umiem tylko powiedzieć, ich też nicht blumen, bitte, tyle pamiętam. Bo tutaj również mamy laureata. Wyniki przyszły dopiero niedawno, stąd nie mamy ich na liście, ale mamy również wśród naszych osób, które startowały, laureata z pięknym wynikiem 100%. Mm-hmm. I ten wynik zdobyła dla nas Ines Glińska. Ines Glińska. To wszystkie nagrody. W przyszłym roku mamy zamiar spędzić na odczytywaniu tych nagród godzinę zamiast 30 minut. Teraz czas, to wciąż nasz czas. Ten rok był też dla nas rokiem, w którym prowadziliśmy ważny dla nas, bardzo ważny eksperyment wzorem z szkół brytyjskich, wzorem Harry Pottera. Z inspiracji pani Marty Czaj, która gdzieś tutaj z nami jest, pomysłodawczyni. Bardzo dziękuję pani Marto za ten pomysł. Pomysł Houses of Soul, program wychowawczy, który polegał na tym, że połączyliśmy w grupy, połączyliśmy w domy, w drużyny uczniów od klas trzecich do szóstych, losowo troszeczkę im pomagając, tworząc kapitanów, 12-11 osobowe drużyny, konkurowały ze sobą przez cały rok, od września do czerwca de facto. Brały udział w 6 różnych konkurencjach. Pierwsza z nich to było tworzenie piosenki. Pudełko marzeń dla domu dziecka w Nigerii. Była olimpiada sportowa. Było recytowanie słów na jedną literę. Było opowiadanie o świętach Wielkiej Nocy i w końcu gra miejska, którą zorganizowaliśmy 1 czerwca i po podliczeniu wszystkich punktów, po sumowaniu wyników, nagrodę za koleżeńskość, za kreatywność, współpracę, za komunikację, za szacunek, bo temu był poświęcony ten program. Chcieliśmy nauczyć naszych sowardian, żeby umieli współpracować ze sobą razem, bez względu na wiek, żeby młodsi uczyli się od starszych, a żeby starsi szanowali młodszych, żeby potrafili spoglądać na siebie z szacunkiem, żeby umieli siebie nawzajem słuchać, żeby umieli kierować, żeby młodsi uczyli się troszkę od starszych. I to nam się udało. Na początku było trudno, ale koniec. Żałujcie Państwo, że nie widzieliście tego, jak pracowali. Może zapytacie w domu, jak pracowali podczas gry miejskiej, kiedy musieli zdobywać punkty, kiedy szukali pomników, szukali sławnych osobistości w alejach. Jesteśmy naprawdę dumni i z dumą chcemy wręczyć teraz nagrody dla tych wszystkich, którzy zwyciężyli. A zwyciężył Dom Pomarańczowy. Pozwolę sobie odczytać teraz skład tego domu, House Orange. Kapitanem była Otylia Pikuła, niestety Otylia jest w tej chwili na wakacjach. Proszę? Tak, jest Justyna Sławek również, gratulacje dla Justysi. Oliwia Turowska, Paulina Adamus, Oliwia Ryba, Julia Wosińska, Eliza Koch, Zosia Kiepura, Mikołaj Dargiel,
Filip Kubas, Borys Żurakowski i Filip Gałecki. I chcemy teraz wręczyć pani dyrektor, gdyby pani mogła. Justysia Sławek, puchar dla ciebie za wspaniały. Za wspaniałą pracę. Tak jak mówił, jak już pan rektor wspominał, na początku starsi przejęli zupełnie inicjatywę. Nie pozwalali młodszym dojść do głosu, nie liczyły się młodszych pomysły. Później, myślę, że gdzieś tak koło kwietnia marca lub maja, albo może trochę wcześniej, u starszych wypaliły się już ta chęć, to zaangażowanie, natomiast młodsi zaczęli podsycać, ponieważ bardzo im zależało na tym, żeby wygrać. Stąd ta współpraca była naprawdę świetna, jesteśmy z tego bardzo dumni. Pani Marta mówiła na początku, że to jest taki pilotażowy rok, że może nam nie wyjść, ale wyszło nam naprawdę świetnie, jesteśmy z tego naprawdę bardzo dumni. Gratulacje dla Oliwii Turowskiej. A jeszcze chciałam się zgłosić, przepraszam, się zagadam. Gratulacje dla Oliwii Turowskiej. Oliwka, chodź tutaj po swój puchar. Gratulacje. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Paulina Adamus. Zosia Kiepura. Filip Kubas. Gratulacje. Reszta to już młodsi nasi koledzy i młodsze koleżanki. Oni dostaną te nagrody jutro o 14. Cóż, i teraz najważniejszy moment, tak? Najważniejszy moment, bo ten moment zaczniemy od rozdania złotego Sowarda, statuetki złotego Sowarda. Jest to bardzo, ale to bardzo ważna nagroda, równie ważna, albo nie, chyba ważniejsza niż ta, ponieważ jest to nagroda za całokształt. Nagrodę tę przyznajemy uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, ale również byli wzorami zachowania. Byli osobami, które są koleżeńskie, które mają szacunek dla innych, które służą zawsze pomocą. Są wzorem do naśladowania, to najważniejsze. Przyznajemy jedną taką statuetkę na jedną klasę, grupę, czasami nie przyznajemy nigdy. Przyznaje to Rada Pedagogiczna, tu nie ma jednego głosu, przyznaje to zespół i dlatego to tak cenna nagroda i mamy ogromną przyjemność wręczyć tę nagrodę pannie Zuzannie Stasińskiej. Stasy czwarte. Drugi złoty Sowart. Tym razem dla uczennicy klasy szóstej. Za koleżeńskość, wzorowe zachowanie i postawę godną naśladowania. I ten złoty Sowart goes to Oliwia Turowska. Teraz poproszę wychowawców kolei doborze z klasy czwartej o wręczenie dyplomów, nagród i świadectw. Zapraszam całą klasę czwartą na środek, dobrze? Lucja Budarczyk.
Olivier Mutz. Zosia Kiepura. Antoni Radziejowski. Filip Kubas. Mamy ranny. Marysia Kokot. Maciej Kuczyński. Miłosz Kulik. Max Stasiak. Kasia Bielawska. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo pominęliśmy, bo tak jak mówię, dostaliśmy wyniki niedawno, ale Kasia również zdobyła wspaniałe miejsce, 75%, czyli 18 punktów na 24. To możesz przeczytać po niemiecku. W konkursie, w ogólnopolskim konkursie Weltsprachen. Czyli światowe, jak w samym języku, nie? Chyba tak. Mowa światowa. Zuzia Stasińska. Tak, dla Zuzi również dyplom. Też Weltsprachen, Zuziu. Tak. I 17 na 24 punkty, 71%. Super, brawo. To naprawdę świetne wyniki. Kubuś Harp. I proszę Państwa, z dumą możemy powiedzieć, że kolejna, że tak powiem, nasza koncepcja i punkt programu wychowawczego w klasie czwartej został dopełniony i postanowiliśmy nagrodzić tę klasę za to, że była wzorem, jeżeli chodzi o zdrowe śniadania. Także chcemy również, żeby... Dobrze, przepraszamy bardzo. Chociaż nie zgadzam się z tym, ponieważ bardzo często jest tak, że rodzice mówią, dobra, to może jakaś bułeczka. Nie, mamo, pani nie pozwala. Także wydaje mi się, że powiedzmy, że porówno. Możecie czytać sobie razem. Lepiej by było dla pana, żebyśmy nie zdradzali szczegółów tutaj. I taki dyplom chcielibyśmy wręczyć Zuzi Stasińskiej. Dziękuję serdecznie. Gratulujemy również mamie. Pani Agnieszka nie może wstać, bo jest kontuzjowana cały czas, tak? Staram się wrócić do życia. Rozumiem, że biegła bardzo szybko po zdrowe śniadanie i wypadek przy pracy. Wszystko dla dzieci. Wszystko dla dzieci. Dyplom dla Oliwiera Muca. Ja chciałabym pochwalić tutaj bardzo Oliwiera jeszcze za jedną rzecz. Mianowicie, Oliwier w tym roku był w samorządzie szkolnym i naprawdę miał rewelacyjne pomysły. Miał świetną kampanię. Polityczną. Tak, polityczną. Właśnie pomysł na lotto szkolne był jego. Także tak, ale naprawdę zaimponował nam wszystkim, także świetna kariera przed nim. Dyplom dla Łucji Włodarczyk. Wygrywałam. Uczę się od Łukasza. Dziękuję bardzo. Teraz mamy jeszcze nagrodę z języka angielskiego. Pani chciałaby również nagrodzić te osoby, które uzyskały doskonałe wyniki i wykazały się ogromną pracą. Tak?
za wybitne osiągnięcia. Dziękuję bardzo. A tribute goes to Kasia Bielowska. And a tribute goes to Zuzia Stasińska. Dziękujemy ślicznie klasie czwartej i teraz poprosimy klasę piątą. My będziemy dość okrojony w składzie, bo nasza kada jest w kilku miejscach świata. Andrzej dojechał. 2, 4, 6, 7, 50% frekwencji. Nieźle. Witam serdecznie klasę piątą. Reszta, która wróci z krańców świata, nawet z Dubaju, dostanie później. Rok trudny, ale daliśmy radę, walczyliśmy wszystko, co chcemy. Mamy 7 pasków, co nas bardzo cieszy, ale wszystkich tutaj doceniamy za włożony trud i pracę. Może zaczniemy najpierw od nagród. Świadectwo z wyróżnieniem i bardzo dobre zachowanie dla Justyny Marii Sławek. Zapraszam. Również świadectwo z paskiem dla Igi Urszuli Tatar. Zapraszam. Kolejny pasek. Roxana Agnieszka Piet. Kolejna kobieta. Wiktoria Dagmara Rudolf. Jest mężczyzna, naukowiec, gaduła. Wiem. Ladies and gentlemen, Łukasz Mateusz Sopa. Gracias. Można powiedzieć pierwszy sekretarz. Zarządu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gracias. Jest też piłkarz. Jak kupowałem mu tą nagrodę, oczywiście musiałem ją poczytać. Olek, strona 63. Szczególnie musisz tą stronę poczytać. Kluby piłkarskie wszech czasów. Panie i panowie, Aleksander Świąc, czerwony pasek, brawo. Mamy również Andrzeja, świetna średnia, poniżej 4, nas bardzo, bardzo cieszy. Andrzej Patryk Brzostek, świadectwo ukończenia szkoły. Gratulacje. Klasy piątej, szczególnie szkoły. Mamy 3 nagrody, jeśli chodzi o literature class. We got 3 diplomas for active participation in the Sword Academy on Literature class. Iga Tatar. And second one goes to Lucas Sopa. And the third one goes to Victoria Rudolf, the Chelsea fan. Ich spreche Deutsch, ja? Weltsprachen für Roxana Piet, bitte! Jeśli chodzi o wyniki Cambridge, one przyjdą dla klas 5, 6, najprawdopodobniej w lipcu. Ja mam zgodę od Państwa, jeśli chodzi o odebranie certyfikatów, więc jak to przyjdzie, mam nadzieję, lipiec, sierpień, to sobie 1 września już uznamy te Cambridge. Dziękuję jeszcze raz rodzicom, dziękuję klasie 5 naszej okrojonej. Gratulacje! Klasa szósta. Pod kierownictwem pani Magdy Lari. Zapraszamy wszystkich. Laury Nowak, poproszę. Wieczorka. Dawida Kulesza.
Dobrysi Skórkowską. Katarzyna Kalinowicz. Konrada Kubika. Klaudię Nowak. Adamus, przepraszam bardzo. Adamus. Oliwię Turowską. Wyniki w nauce, wzorowe zachowanie. Paulince Adamus gratulujemy i zapraszamy. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że mamy ufundowaną specjalną nagrodę dla Paulinki, dlatego że Paulinka po raz pierwszy, muszę powiedzieć, że to się zdarzyło w naszej szkole, uzyskała średnią 6.0. Proszę. Mam nadzieję, że to Ci się spodoba. Zobaczysz, co to jest. A tutaj świadectwo dyplom. Gratulujemy serdecznie. Mamy również dyplomy dla Gabrysi Skórkowskiej za wybitne osiągnięcia w badmintonie i godne reprezentowanie naszej szkoły w dziedzinie sportu. Proszę bardzo. Dyplom dla Paulinki Adamus za wybitne osiągnięcie w badmintonie i godne reprezentowanie naszej szkoły w dziedzinie sportu. Paulinko, jeszcze raz muszę powiedzieć. Gratuluję serdecznie raz jeszcze. Gratuluję. Dyplom dla Klaudii Adamus za wybitne osiągnięcie w badmintonie i godne reprezentowanie naszej szkoły w dziedzinie sportu. Proszę bardzo. Gratuluję serdecznie. Ja również chciałabym nagrodzić uczniów klasy szóstej za konwersacyjne zdolności. Nagrody są dla tych osób, które szczególnie zasłużyły się, jeżeli chodzi o język angielski, i wykazały się świetnymi zdolnościami językowymi. I taka nagroda wędruje do Pauliny Adamus. Mam nadzieję, że to wersja oryginalna. Mam nadzieję, że uda Ci się ją przeczytać w trakcie wakacji. Gratuluję serdecznie. Nagroda dla Oliwii Turowskiej. Ja muszę Państwu powiedzieć, przez cały czas właściwie trwania angielskiego bardzo się starała po angielsku zagadywać, żebyśmy jak najmniej mogli przerobić materiału. Ale wybaczałam jej, ponieważ mówiła to po angielsku. Gratuluję serdecznie. Towarzyszył oczywiście jej w tych dyskusjach Konrad Kubik, także zapraszam serdecznie. Ale udało mi się zrealizować materiał pomimo. Paulinka Adamus for active participation in the Soweit Academy of Literature class. That goes to you. Congratulations. Katarzyna Kalinowicz for active participation in the Soweit Academy of Literature class. Congratulations. Gabrysia Skórkowska for active participation in the Soweit Academy of Literature class. Olivia Turowska for active participation in the Soweit Academy of Literature class. Ale mają do czytania, nie wiem. Ines Gray for active participation in the Soweit Academy of Literature class. And
Last one goes to Konrad Kubik for active participation in the Soweit Academy of Literature class. Dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu Weltsprachen otrzymuje Ines Grey. To punktów 24 na 24. Gratuluję serdecznie. 100%. A co powiedziałam, 100 punktów? Tak. 100%. 100%. Konrad zawsze czuwa, dobrze, jest na stanowisku. Jako policjant. Właśnie, jako policjant, no takie jego prawo. No to co, moi kochani, to chyba już wszystko. Dziękujemy klasie szóstej. Więcej nagród nie mamy dla was. To widzimy. Moi drodzy, to już koniec. Zawsze, kiedy przychodzi ten dzień, cieszę się, że już nadchodzą wakacje. Ale z drugiej strony, jest mi strasznie smutno, bo przez te dwa miesiące nie będę was widzieć, nie będziemy was widzieć i zawsze strasznie tęsknię. Ja mam nadzieję, że wy również, pomimo tego, że dzisiaj uśmiech na ustach, bo już wolne, mam nadzieję, że jednak zatęsknicie i że pomimo wielu przygód, zatęsknicie, pomimo wielu przygód wakacyjnych wrócicie do nas uśmiechnięci, wypoczęci, gotowi na nowe wyzwania. Ja też będę tęsknił i też będę czekał i zapraszamy, odpoczywajcie z rodzicami, odpoczywajcie sami, ładujcie baterie, czeka na was szkoła z nowymi wyzwaniami, z nowymi projektami, ze starymi projektami odświeżonymi. Wszystkiego dobrego, gratulacje dla wszystkich za ten rok. To był dobry rok dla Sowardu, to był dobry rok dla was. Dziękujemy zespołowi za wspaniałe zaangażowanie, za to, że wspólnie osiągamy sukcesy. Dziękujemy rodzicom oczywiście za to, że jesteście z nami, bo bez was nie byłoby nas tutaj i nie było nas tu, gdzie jesteśmy. Także nigdy dość dziękuję i co? Wszystkiego dobrego! Teraz nauczyciele są dla was do dyspozycji, żeby państwo, jeżeli chcecie powiedzieć do widzenia, oni tu się gdzieś będą kręcić. Chcemy zachować taką tradycję, żebyśmy to robili maksymalnie długo, publicznie. I to wszystko. Ja, Maciek,